na liście słynnych procesów sądowych z Nowej Zelandii. Szczególne miejsce zajmuje sprawa z 1954 roku. Katem młodej matki była jej własna córka, której towarzyszyła szkolna przyjaciółka, przyszła autorka bestsellerowych książek i gwiazda światowego kryminału, Anne Perry. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Pauline Parker urodziła się 26 maja 1938 roku w Christchurch w Nowej Zelandii, w robotniczej rodzinie. Była drugą córką Hanory Parker oraz Herberta Rippera. Jej matka pochodziła z Birmingham w Anglii. Wyemigrowała do Nowej Zelandii w 1927 roku, kiedy miała 18 lat. Tam w pracy poznała Herberta, przyszłego ojca swoich dzieci. Jego sytuacja rodzinna była dość zawiła. 33-letni mężczyzna, starszy od Hanory o 15 lat, formalnie wciąż był żonaty z kobietą, którą poznał podczas swojej służby wojskowej w czasie I wojny światowej. Z tego małżeństwa urodziło się dwoje dzieci. Ripper nigdy się nie rozwiódł. Fakt ten wyszedł na jaw dopiero wiele lat później. Herbert zostawił swoją pierwszą rodzinę i chociaż podobno wspierał żonę i dzieci finansowo, to nie utrzymywał z nimi bliższych kontaktów. W 1929 roku zdecydował się rozpocząć nowe życie z Hanorą w mieście Raitihi. Para przeprowadziła się do Christchurch w 1936 roku. Ripper pracował w wielu miejscach. Jak donosili dziennikarze gazety Huffington Post, zajmował się m.in. prowadzeniem sklepu rybnego. Jego nowa wybranka była znów zatrudniona w szkolnym internacie. W 1937 roku urodziła się ich córka, Wendy Patricia. Zaledwie rok później para powitała na świecie kolejną dziewczynkę, Pauline. Kiedy mała skończyła 5 lat, zdiagnozowano u niej zapalenie szpiku kostnego, niezwykle groźną i bolesną chorobę. Pauline przeszła szereg ryzykownych operacji, na skutek których stała się osobą niesprawną fizycznie i latami cierpiała na chroniczne bóle kończyn. Dolegliwości dziewczynki oraz czas spędzony w szpitalnym łóżku wykluczały ją z dziecięcych zabaw i aktywności. Czuła się przez to odizolowana od swoich szkolnych przyjaciół. Samotna dziewczyna często uciekała w świat własnych fantazji. Pauline miała artystyczną duszę. Interesowała się sztuką i pisaniem. Prowadziła dziennik. Tworzyła też piękne rzeźby z gliny. Pod koniec lat 40. Herbert i Hanora zostali rodzicami po raz kolejny. Niestety ich najmłodsze dziecko, córeczka Rosemary, cierpiała na trisomię 21 chromosomu. Rodzice oddali malutką do domu opieki, kiedy ta miała 2 lata. Pauline była mocno przywiązana do młodszej siostry i często odwiedzała ją w ośrodku. Rodzina Parker Ripper nigdy nie była specjalnie religijna. Mimo to Pauline i jej siostra Wendy aktywnie angażowały się w życie miejscowego kościoła metodystów. Chętnie brały udział w organizowanych przez tę wspólnotę wyjazdach wakacyjnych oraz aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Pauline została wkrótce uczennicą szkoły średniej w Christchurch. To właśnie tam, na początku lutego 1952 roku, rozpoczął się towarzyski kontakt skrytej, nierozumianej przez rodzinę nastolatki, z poznaną na lekcji francuskiego nową uczennicą, Juliet Hume. Nikt nie przypuszczał, jak fatalne skutki będzie mieć pozornie niewinna relacja dwóch dziewcząt. Wiele lat później krążyły opinie, że ta znajomość w zasadzie nie miała prawa się nawiązać. I tylko dziwne zrządzenie losu sprawiło, że drogi panien pochodzących z dwóch różnych światów nagle się przecięły.
Juliet Marion Hume przyszła na świat 28 października 1938 roku w Londynie. Jako pierwsze dziecko pary z wyższych sfer, Henry'ego Hume oraz Hilde Rively. Ojciec Juliet to angielski badacz, wielokrotnie nagradzany za swoje wybitne osiągnięcia. Utalentowanego fizyka zaangażowano w projekt budowy pierwszej brytyjskiej bomby termojądrowej. Rodzice młodej Hume poznali się, kiedy Henry wykładał matematykę na Uniwersytecie w Liverpoolu. Pobrali się w 1937 roku i już niedługo później po raz pierwszy zmienili miejsce zamieszkania. Przyjechali do Londynu, gdzie Henry miał rozpocząć pracę na stanowisku asystenta naukowego w Obserwatorium Greenwich. Druga wojna światowa to burzliwy czas w historii Wielkiej Brytanii. Intensywne bombardowania stolicy przeprowadzane przez niemieckie wojska odcisnęły silne piętno na psychice dwuletniej Juliet. Na początku 1941 roku dziewczynka wraz ze swoją matką musiała ukrywać się przed całymi seriami zrzucanych ładunków wybuchowych. Mała przeżyła szok. Współcześni specjaliści określiliby jej stan jako zespół stresu pourazowego. Wiele tygodni po tym zdarzeniu budziła się z krzykiem, płakała i cierpiała na ataki paniki. To nie był jednak koniec pasma nieszczęść, które spadły na rodzinę Hume. 22 marca 1944 roku Hilda urodziła syna, Jonathana. Zarówno wojenna rzeczywistość, jak i wiecznie nieobecny mąż, pochłonięty pracą naukową, niekorzystnie wpłynęły na stan młodej matki. Hilda wkrótce zaczęła cierpieć na depresję poporodową. Kilkukrotnie ją hospitalizowano. W sierpniu tego samego roku dr Henry Hume został wysłany w kilkumiesięczną podróż służbową do Ameryki. Hilda wciąż walczyła z chorobą, nie była w stanie zająć się sama dwójką maluchów. Dlatego zapadła decyzja, aby tymczasowo wysłać Juliet do mieszkających w Liverpoolu krewnych, dopóki sytuacja rodziny Hume się nie uspokoi. Rodzice mieli też nadzieję, że córka odpocznie na chwilę od trudnego życia w bombardowanym Londynie. Dziewczynka wyjechała. Kilka miesięcy później zachorowała na zapalenie oskrzeli, które przeszło w śmiertelne niebezpieczne zapalenie płuc. Dziecko o mało nie przypłaciło choroby życiem. Nawracające problemy oddechowe i rozwijająca się gruźlica doprowadziły do przerwania nauki szkolnej i konieczność pozostawania dziewczynki pod ciągłą kontrolą lekarzy. Za radą medyków opiekujących się Juliet, rodzice postanowili wysłać ją na Bahamy do zaprzyjaźnionej rodziny. Liczyli na to, że ciepły klimat pomoże małej w szybszej rekonwalescencji. Spędziła tam 13 miesięcy. Następnie zawitała u dalszych krewnych w Nowej Zelandii, skąd wróciła pod koniec roku. To jednak nie koniec tułaczki dziewczynki. W 1948 roku nastąpiło kolejne pogorszenie stanu zdrowia dziecka, co niejako wymusiło na rodzinie Hume decyzję o ponownej rozłące z Juliet. Tym razem mała trafiła do sanatorium w północnej części Nowej Zelandii. Dziecko nie potrafiło poradzić sobie z napadami lęku, spowodowanymi nieustanną separacją od rodziny. Koniec października przyniósł kolejne znaczące zmiany u państwa Hume. Ojciec Juliet otrzymał propozycję objęcia stanowiska rektora na Uniwersytecie Canterbury w Christchurch. Do Nowej Zelandii zabrał ze sobą małżonkę i 4-letniego syna. Wkrótce dołączyła do nich córka. Hilda opisywała wtedy dziewczynkę jako wyjątkowo niesamodzielną. Bardzo trudno było ją zdyscyplinować. Niepokorna Juliet spędziła w domu zaledwie 3 miesiące. W 1949 roku rodzice znaleźli jej miejsce w prywatnej szkole z internatem, tłumacząc swoją decyzję względami zdrowotnymi chorowitego dziecka. Juliet nie odnalazła się w tamtejszym towarzystwie. Opuszczona i nieszczęśliwa 11-latka wróciła do domu jeszcze w tym samym roku. W latach 1950-51 uczęszczała do niewielkiej szkoły na przedmieściach Christchurch. Wydawało się, że wreszcie poczuła się swobodnie w kameralnym środowisku małej szkolnej społeczności. Panna Hume należała do grona pilnych uczennic. W 1952 roku zbadano jej iloraz inteligencji. Otrzymany wynik 170 punktów zwrócił szczególną uwagę Hildy.
Kobieta stwierdziła, że kolejna zmiana szkoły była po prostu niezbędna, bo jej córka marnowała swój talent w placówce, która nie dawała żadnych perspektyw na rozwój. Jak nie trudno się domyślić, dziecko czekała następna życiowa rewolucja. Decyzją matki Juliet opuściła ukochaną placówkę i przeniosła się do szkoły średniej dla dziewcząt w Christchurch. Rozpoczęła tam naukę 2 lutego 1952 roku. Pierwszego dnia wbiegła spóźniona na lekcję języka francuskiego. Klasa przywitała nową uczennicę. Juliet przedstawiła się koleżance, obok której usiadła, Pauline Parker. Dzieliła je w zasadzie wszystko. Pochodzenie, status materialny, wygląd, charakter. Parker była małą, czarnowłosą, opryskliwą dziewczyną. Hume, wysoką, atrakcyjną nastolatką z dobrymi manierami. Do dziś nie wiadomo, w jaki sposób dwie tak różne osobowości były w stanie znaleźć nić porozumienia. Mówiono, że dziewczyny połączyły przede wszystkim doświadczenia przymusowej izolacji, spowodowane licznymi kłopotami ze zdrowiem, jakie dotknęły je w dzieciństwie. W maju 1952 roku uradowana Juliet miała powiedzieć swojej zaskoczonej matce: nareszcie poznałam kogoś, kto ma tak samo wielką ochotę na życie jak ja. Z każdym kolejnym spotkaniem więź łącząca te dwie dziewczynki stawała się coraz silniejsza. Również matki nastolatek często rozmawiały ze sobą. Zadowolona pani Parker zwierzyła się nawet Hildzie Hume, że Pauline nareszcie spotkała życzliwą jej towarzyszkę. Hanora wciąż pamiętała smutek w oczach córki, kiedy spędzała długie, samotne miesiące z dala od swoich szkolnych koleżanek. Ta pozornie normalna, rówieśnicza relacja przez pierwsze 2 miesiące nie budziła niczyich obaw. Dopiero później zaczęły dziać się rzeczy, które poważnie zaniepokoiły rodziców. W sierpniu 1952 roku przyjaciółki wybrały się na wycieczkę rowerową. Zatrzymały się po drodze w gęsto zadrzewionym terenie. Wpadły wtedy na dziwny pomysł. Postanowiły rozebrać się do naga, aby wspólnie przebiec przez rosnące tam krzaki. Wprost szalały z radości, kiedy wykonały swój szalony plan. Dodatkowo zdecydowały, że wrócą do domu bez ubrań. Zapytana kiedyś o ten epizod Pauline, wyznała, że o ile do tamtej pory po prostu bardzo lubiła Juliet, to później połączyła je więź, której, jak wtedy sądziła, nikt ani nic nie mogło rozerwać. To było spotkanie dwóch bratnich dusz, mówiła. Obie nastolatki miały bardzo bujną wyobraźnię i cechowała je niezwykła kreatywność. Z biegiem czasu zaczęły wspólnie tworzyć coś w rodzaju świata fantazji, niedostępnego dla postronnych osób. Znalazły nawet nazwę dla wyimaginowanej rzeczywistości, w której się obracały – Czwarty Świat. W tej krainie rządziła monarchia zwana Borownia. Dziewczęta wcielały się w rolę różnych mieszkańców królestwa. W nowym uniwersum panowały nieznane nikomu wcześniej reguły życia, oparte na wymyślonej od podstaw religii. Główną zasadą wiary, którą stworzyły dziewczyny, było otaczanie boskim kultem popularnych wtedy postaci ze świata filmu i muzyki. Juliet i Pauline modliły się do swoich idoli, traktując ich jak bożków. Jednym z najważniejszych bóstw był popularny w tamtych czasach tenor i gwiazda szklanego ekranu Mario Lanza oraz rzymski wódz Juliusz Cezar. Rok 1952 w życiu dwóch przyjaciółek to ogromne nasilenie tendencji do ucieczki w świat chorych fantazji. Juliet i Pauline doskonaliły również warsztat pisarski. Miały nadzieję, że kiedy dorosną, zrobią wielką karierę. Jednym z elementów wykreowanej w ich umysłach sfery były grupy fikcyjnych bohaterów, którzy wspólnie z nimi przeżywali rozmaite przygody. Dziewczęta wymykały się z domów nocami, aby wcielać się w role powołanych do życia na kartach pamiętników postaci. Ich spotkania przypominały realizacje skrupulatnie zaplanowanych, wielogodzinnych sztuk teatralnych, trwających do bladego świtu. Pozornie niewinna zabawa zmierzała w coraz bardziej mrocznym kierunku. Piekielne moce opanowały nierzeczywisty świat, a przemoc stała się nieodłącznym elementem życia jego fikcyjnych mieszkańców.
Wszystko to zostało spisane przez Polin w jej dzienniku. Podarowała go swojej przyjaciółce na święta Bożego Narodzenia. Opowieści te zawierały szczegółowe opisy brutalnych tortur, którym poddawani byli rycerze zborowni, oraz inne sceny przemocy. Zachowanie pary Parker-Hume także się zmieniało. Z każdym dniem dziewczęta coraz bardziej odgradzały się od realnego życia. Rodziny nastolatek dostrzegły, że wręcz obsesyjnie dążyły do tego, by spędzać razem każdą wolną chwilę. Krótki moment rozłąki Juliet i Pauline potrafił wywołać u każdej z nich objawy chorób psychosomatycznych. Matki obu dziewczyn zauważyły, że zachowanie ich córek staje się coraz bardziej destrukcyjne. W połowie maja 1953 roku rodzice zabrali Juliet do jednego z sanatoriów w Wielkiej Brytanii z powodu nawracającej choroby płuc. Hilda miała nadzieję, że znaczna odległość dzieląca papuszki nierozłączki osłabi nieco ich więzi. Młoda Hume spędziła na leczeniu 4 miesiące. Dziewczyny nie mogły się wtedy widywać, jednak regularnie korespondowały. Po powrocie państwa Hume z zagranicy, Hanora i Hilda spotkały się, aby porozmawiać o niepokojącej postawie swoich dzieci. Zgodziły się co do tego, że muszą zacząć działać, aby w jakiś sposób osłabić wzajemną fascynację nastolatek. Wiele lat później, na sali sądowej, Hilda Hume powiedziała: kiedy wróciliśmy do Nowej Zelandii po tych kilku miesiącach, zauważyłam wyraźną zmianę w postawie Juliet. Nie liczył się dla niej nikt inny, tylko Pauline. Ta przyjaźń pochłaniała moją córkę bez reszty. Niepokojące sygnały napływały także ze szkoły. Dziewczyny zachowywały się na szkolnych korytarzach prowokująco i bezczelnie. Zadowolone całowały się na oczach nauczycieli oraz innych uczniów. Brały wspólne kąpiele w szkolnej łaźni, a także obdarowywały się swoimi nagimi fotografiami. Juliet była szalenie zazdrosna o uwagę Pauline. Nie mogła znieść tego, że koledzy ze szkoły wyraźnie interesowali się jej najlepszą przyjaciółką. W końcu rodzice panny Parker zdecydowali się skontaktować z psychiatrą. Po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, lekarz oznajmił, że wysoce prawdopodobny jest homoseksualizm dziewcząt. W latach 50. w Nowej Zelandii takie związki uważane były za chorobę psychiczną. Uznawano je za przestępstwo przeciwko moralności, a ludzi nawiązujących takie relacje karano więzieniem i ciężkimi pracami fizycznymi. Prawo karne w tej kwestii zmieniło się dopiero w 1961 roku. W kwietniu 1954 roku przyjaciółki odkryły, że Hilda, mama Juliet, ma romans z Walterem Perrym. Mężczyzna wynajmował mieszkanie u rodziny Hume. Małżeństwo Henry'ego i Hildy powoli przestawało istnieć. W rodzinie Pauline także nie działo się najlepiej. Dziewczyna coraz bardziej się buntowała. Patrząc na finansowe możliwości, które gwarantowało jej pochodzenie, nastolatka zaczęła się wstydzić warunków, w których żyła ze swoją rodziną. Czuła nieuzasadnioną nienawiść do prostej, niewykształconej matki. W swoich pamiętnikach wspominała, że czuje się skrępowana, mając takich rodziców. W 1954 roku państwo Hume postanowili się rozwieść. Prowadzili burzliwe dyskusje o tym, jak podzielić opiekę nad dziećmi po rozstaniu. Wstępna koncepcja zakładała, że Juliet opuści Nową Zelandię wraz z ojcem, a matka zostanie w kraju i będzie wychowywać syna Jonathana. Henry Hume nie był do końca zadowolony, ale on również nie był bez winy. Uwikłany przez lata w liczne romanse, po cichu planował ułożyć sobie życie z jedną ze swoich sekretnych przyjaciółek. Natomiast swoją córkę chciał wysłać na wychowanie do ciotki mieszkającej w Afryce. Tym samym udałoby się spełnić wytyczne lekarza, który zalecał jak najszybsze odseparowanie Juliet i Pauline. Dla zafascynowanych sobą kompanek taka decyzja oznaczała koniec świata. Spanikowane zaczęły gorączkowo myśleć nad tym, jak powstrzymać pomysł ich definitywnego rozdzielenia. Juliet była przekonana, że jej rodzice zgodzą się, aby koleżanka wyprowadziła się z nią z kraju. Młoda Parker nie była tego taka pewna. Uznała z kolei, że to właśnie jej matka będzie się najbardziej sprzeciwiać temu szalonemu pomysłowi.
Według zapisków w pamiętnikach Polin w połowie czerwca 1954 roku w głowach dziewczyn pojawił się zbrodniczy plan pozbycia się pani Parker. Śmierć kobiety miała wyglądać na nieszczęśliwy wypadek. Sądziły, że jedynie Hanora stała na drodze do ich wspólnego szczęścia poza Nową Zelandią. Dziennikarz gazety Herald przytoczył kiedyś następujący fragment wspomnień Pauline Parker. Tysiące ludzi umiera cały czas. Dlaczego więc nie mogłaby umrzeć moja matka? A może nawet i ojciec? Szokujące wpisy dziewczyny wskazywały na to, że planowanie morderstwa było dla niej zabawą. Wyśmiewała swoją matkę, drwiąco odnosząc się do całego planu zbrodni. Hanora Parker nie miała pojęcia, że właśnie znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Czerwca 1954 roku, opisany w pamiętniku Pauline jako dzień szczęśliwego zdarzenia, to data, kiedy zrealizował się zbrodniczy plan tej diabelskiej dwójki. Pauline i Juliet zaprosiły Hanorę na spacer. Cała trójka wybrała się do pobliskiego parku Victoria. Najpierw wypiły zakupioną w sklepiku ciepłą herbatę, a następnie podczas wędrówki podziwiały piękno przyrody. W gęsto zalesionym terenie Port Hills, około 130 metrów w dół od jednej z parkowych alejek, dziewczyny rozpoczęły atak na panią Parker. Kobieta została uderzona ponad 20 razy kawałkiem cegły, owiniętej w starą pończochę. Ciosy zadawały na zmianę, ogarnięte dziką furią przyjaciółki. Były pewne, że matkę Pauline uda się zabić od razu i wystarczy tylko jedno uderzenie. Hanora w pewnym momencie bezwładnie osunęła się na ziemię. Morderczynie były umazane jej krwią. Wybiegły z krzykiem z parku, kierując się w stronę sklepiku, w którym wcześniej zamówiły herbatę. Na swojej drodze spotkały właściciela lokalu, Kennetha Ritchie. Zapłakane nastolatki opowiadały, że Hanora przewróciła się na ścieżce i rozbiła głowę. Kenneth dotarł na miejsce zbrodni jako pierwszy. Kobieta nie przeżyła szaleńczego ataku, zapoczątkowanego przez własne dziecko. Przybyli na miejsce detektywi, szybko obalili teorię o fatalnym wypadku pani Parker. Jeden z policjantów zeznał później w sądzie. Atak na ofiarę cechowało wprost zwierzęce okrucieństwo, rzadko spotykane nawet w przypadkach najbrutalniejszych morderstw. Na głowie, palcach i szyi denatki odkryto liczne rany od uderzeń ciężkim przedmiotem. Narzędzie zbrodni, zakrwawiona cegła, znajdowało się w pobliskich zaroślach, niedaleko zwłok kobiety. Policja podejrzewała, że dziewczyny nie mówią prawdy. Jeszcze tej samej nocy przeszukano mieszkania podejrzanych. W ręce policji bardzo szybko wpadły pamiętniki Pauline. 23 czerwca Juliet Hume i Pauline Parker zostały aresztowane pod zarzutem zabójstwa Hanory Parker. Proces młodocianych bestii przyciągnął szczególną uwagę Nowozelandczyków. Podkreślano wiek morderczyń oraz niezwykłą brutalność napaści, która zakończyła wielotygodniowe, precyzyjne przygotowania do zbrodni. Akt oskarżenia oparty został w dużej mierze na treści skrupulatnych zapisków w dziennikach Pauline. Prokurator był zszokowany, czytając cyniczny plan zbrodni. Podkreślano, że myśl o morderstwie fascynowała bezlitosną parę. Im bliżej było godziny zero, tym nastolatki czuły się bardziej podekscytowane. Nie zabrakło też wspomnień, jak bardzo przyjemny był dla nich okres oczekiwania na to cudowne w ich opinii wydarzenie. Pauline porównała nawet cały morderczy projekt do organizacji imprezy niespodzianki. Początkowo przyjęta linia obrony skupiała się na uznaniu winowajczyń za niepoczytalne. Obrońcy próbowali dowieść, że zarówno Pauline, jak i Juliet cierpiały na chorobę psychiczną, objawiającą się m.in. halucynacjami i fazą manii. Jednak oskarżyciel Alan Brown nie zgodził się z przedstawioną argumentacją.
To morderstwo było aktem bezwzględnym, w pełni świadomym, na co wskazują drobiazgowo opisane przygotowania, popełnionym przez dwie niezwykle inteligentne, lecz niemoralne osoby. Z tego względu zasługuje na szczególne potępienie. Tutaj warto przytoczyć jeden z ostatnich zapisków w dzienniku Polin, sporządzony dwa dni przed zabójstwem. Przedyskutowałyśmy z Juliet plany na zabicie mojej matki. Wszystko jest już trochę jaśniejsze. Co dość dziwne, nie mam żadnych oporów w tej sprawie. A może jedynie dziwne jest to, że obie jesteśmy tak wściekłe. Wspomniany wcześniej prawnik tak opisał prawdopodobne motywacje zbrodniarek, prowadzące do krwawego finału w Parku Victoria. Główny cel życia obu dziewcząt to być razem za wszelką cenę, dzielić wzajemne pasje, sekrety i myśli. Jeżeli ktokolwiek stanąłby na ich drodze, czekał go bezlitosny los. Miały plan po prostu zgładzić takiego człowieka. Podczas rozprawy wspomniano również o rzekomym homoseksualnym charakterze związku Parker-Hume. Jednak ta teza została ostatecznie obalona w dalszym toku procesu. 28 sierpnia 1954 roku zapadł wyrok. Obie morderczynie zostały uznane winnymi zarzucanych im czynów. Ze względu na swój młody wiek skazano je na pobyt w zakładzie karnym na czas nieokreślony, dokładnie do momentu, kiedy odpowiednie instytucje uznają, że ich zachowanie poprawiło się na tyle, że mogą wrócić do społeczeństwa. Juliet Hume odbywała karę w więzieniu Mount Eden. Pauline Parker wysłano do placówki niedaleko Christchurch. Skazane przebywały w zamknięciu przez 5 lat. Zwolniono je warunkowo przed 1960 rokiem. Nie uczestniczyły w psychoterapii, bo zdaniem sądu nie było im to potrzebne. Podczas procesu stwierdzono, że nie cierpią na żadne zaburzenia. Sprawa Parker-Hume została opisana w wydanym w 1954 roku dokumencie zwanym raportem Mazengarba jako przykład moralnego upadku nowozelandzkiego społeczeństwa i postępującej degeneracji młodzieży. Raport zawierał szczegółowe dane dotyczące przypadków łamania prawa przez nieletnich i młodych dorosłych oraz rządowe rekomendacje działań prewencyjnych w środowisku szkolnym i rodzinnym. Lata po wyjściu z więzienia to czas, w którym przyjaciółki żyły już osobno. Choć plotkowano, że warunkiem zwolnienia z zakładu karnego był oficjalny zakaz kontaktowania się dziewcząt na wolności, to w praktyce ich separacja nastąpiła jednak dość naturalnie. Sąd zdecydował, że młode kobiety mają zmienić tożsamość i opuścić rodzinne strony. Historia Parker-Hume była wielokrotnie analizowana przez rozmaitych specjalistów. Osoby pracujące przy tym śledztwie opowiadały, że wiele zachowań dwóch dziewcząt wydawało się najzupełniej normalnych. Nie dziwiły tendencje do stwarzania świata fantazji, poczucie niezrozumienia przez najbliższe otoczenie, czy też bunt przeciwko dorosłym. Wszystko to jest charakterystyczne dla burzliwego okresu dorastania. Psychiatra sądowy z Auckland, Ian Godwin, badający ten przypadek ponad 50 lat od zbrodni, stwierdził, że postępowanie zabójczyń można uznać z pewnością za naznaczone szaleństwem. Według niego nastolatki były przekonane, że mają nadludzką władzę w stworzonym przez siebie świecie, do którego nikt poza nimi nie miał prawa wstępu. Dodał, że gdyby oceniać tamto zabójstwo według obecnego stanu wiedzy, specjaliści z pewnością wzięliby pod uwagę argumenty dotyczące różnych etapów rozwoju psychicznego młodego człowieka, znajdującego się pod silnym wpływem rozmaitych bodźców. Myślę, że badacze byliby bardziej wyrozumiali, jeśli chodzi o to, co wiemy na temat procesów biologicznych zachodzących w młodocianych umysłach. Większość 15-latków to osobowości narcystyczne. Niebezpiecznie jest stosować psychologiczne koncepty charakterystyczne dla dorosłych do oceny niestabilnych emocjonalnie dorastających dzieci.
Pauline Parker po zmianie personaliów na Hillary Nathan stała się zagorzałą katoliczką. Podobno próbowała dostać się do jednego z żeńskich zakonów, jednak jej wniosek odrzucono. Kobieta przez 6 miesięcy po odzyskaniu wolności mieszkała jeszcze w Nowej Zelandii, pozostając pod czujnym okiem śledczych. Stroniła od zainteresowania mediów. Długo nie mogła znaleźć dla siebie odpowiedniego miejsca. Studiowała na Uniwersytecie w Auckland. Znajomi z uczelni wspominali ją jako bardzo skrytą osobę. Utkwiło im w pamięci, że nie chciała być fotografowana przy okazji grupowych zdjęć. Jeden z kolegów Pauline powiedział, że odkąd ją poznał, miał wrażenie, jakby dziewczynę nieustannie męczyła jakaś sprawa z przeszłości. Tajemnica, której nigdy nie chciała nikomu wyjawić. Zanim wyjechała do Anglii, przez rok pracowała jako bibliotekarka w Wellington. W tym samym zawodzie realizowała się też w Londynie. Nigdy nie wypowiadała się w mediach. Jedyna wzmianka o jej stanie emocjonalnym lata po dokonanej zbrodni to wypowiedź jej siostry Wendy dla nowozelandzkiej gazety Women's Weekly z 1996 roku. Pauline popełniła najstraszniejszą zbrodnię i spędziła ponad 40 lat próbując odkupić swoje winy. Prowadzi ciche, skromne życie. Bardzo żałuje tego, co zrobiła. Zrozumiała to w pełni dopiero, kiedy siedziała w więzieniu. Wendy opowiadała też, że całkowite zerwanie kontaktów z siostrą nie wchodziło w grę. A wieczny żal do Pauline i niszczące poczucie złości na nią byłoby najgorszą rzeczą, jaka im obu mogłaby się przytrafić. Wendy bardzo długo nie rozmawiała z siostrą na temat tego, co się stało. Skazana zwierzyła się jej dopiero po wielu latach. Byłam wtedy ekstremistką. Kiedy wszystko wymknęło mi się spod kontroli, po prostu przesadziłam. Żałuję. Matkobójczyni znalazła spokój w angielskiej wiosce w hrabstwie Kent. Ostatnie dostępne informacje z 1997 roku potwierdzały, że kobieta prowadziła tam szkółkę jazdy konnej dla dzieci. Spełniła tym samym dziecięce marzenie. W przeciwieństwie do swojej przyjaciółki z dawnych lat, Juliet Hume zrobiła zawrotną karierę. Została autorką poczytnych powieści detektywistycznych. Znana była szerszej publiczności jako Anne Perry. Na całym świecie sprzedano ponad 26 milionów egzemplarzy jej książek. Dzieła pisarki zyskały uznanie krytyków literackich. Chwalono ją za dbałość o historyczne szczegóły, wyrazistą konstrukcję bohaterów powieści oraz ważny głos w tematach dotyczących moralności i etyki. Podobnie jak Pauline, Julia zwróciła się w stronę wiary. Dołączyła do grona członków Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich. Tłumaczyła, że spodobała jej się doktryna Mormonów, według której nikt nie jest wykluczany ze społeczności ani potępiany, a duży nacisk kładzie się na rozwój duchowy i naukę. Zanim Perry zyskała międzynarodową sławę, sporo podróżowała. Pracowała m.in. jako stewardessa oraz specjalistka do spraw ubezpieczeń. Zamieszkała w Szkocji w Port Mahomek na wschodnim wybrzeżu razem ze swoim bratem, emerytowanym naukowcem. W 2006 roku przyznała, że choć jej przyjaźń z Pauline miała obsesyjną naturę, to nigdy nie miała wymiaru seksualnego. Perry często poruszała temat odkupienia w wielu wywiadach, których udzielała prasie przy okazji promocji swoich książek. Gazeta Daily Mail przytaczała jej słowa. W pierwszych 3 miesiącach po procesie po prostu klęczałam przy więziennej pryczy i modliłam się za siebie samą. Błagałam Boga o wybaczenie. Cały czas powtarzałam, jak bardzo mi przykro. Kobieta przyznała szczerze, że jakaś część jej psychiki blokuje wspomnienia z przebiegu tamtego dramatycznego dnia. Jeśli non-stop bym to rozpamiętywała, najpewniej bym oszalała. To nikomu by w niczym nie pomogło. Zapytana o to, czy myśli czasami o Hanorze Parker, odpowiedziała. Nie, ja ledwo ją znałam.
Zastanawiała się również, czy kiedykolwiek będzie oceniana wyłącznie przez pryzmat swojego talentu literackiego, a nie przez potworną zbrodnię, w której brała udział. W 2017 roku Ann Perry przeprowadziła się do Los Angeles, aby promować filmy oparte na swoich książkach. Zmarła 10 kwietnia 2023 roku na atak serca. Miała 84 lata. Wydarzenia z 1954 roku stały się inspiracją dla słynnego nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona. W 1994 roku nakręcił on dramat Niebiańskiej istoty, nawiązujący do głośnej zbrodni popełnionej przez parę Parker Hume. Jedną z głównych ról w filmie zagrała Kate Winslet. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, proszę oceń podcast Opowiem Ci Historię w serwisie Spotify. Dzięki temu poruszane tutaj historie będą mogły dotrzeć do większego grona odbiorców. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.